Czołem ludziska, z tej strony Starzek, a my gramy dalej w Her Story. Jej historia jest mocno intrygująca. Muszę przyznać, na tyle intrygująca, że mógłbym się nawet pokusić trochę na kanwie tego, co zwykle robię w trybach a co jeśli, ułożyć już najważniejszą część tej historii, powiedzieć, co mi się wydaje, że tutaj zaszło i o co może chodzić. Nie wiem, czy to nie byłoby za wcześnie, bo przecież zrobiliśmy dopiero jeden odcinek, poznaliśmy zaledwie ile klipów? Tyle, ile jest tutaj zielonych, tak? To jest nasz database checker. Zielone filmy to te, które znaleźliśmy. Żółty to ten, którego mamy właśnie chyba znalezionego, ale pewnie z oczkiem, że jeszcze nie widzianego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc zawsze można sobie tutaj to sprawdzić. Zaraz będziemy lecieć dalej. No i też mnóstwo komentarzy napisaliście swoich własnych teorii. I to jest super, że was to tak zaangażowało, mimo że gra jest stara, ale widzę, że sporo osób pisało, że oglądało dawno temu kiedyś tę grę, albo grało dawno temu, nic nie pamięta i sobie chętnie odświeży, albo jakoś zawsze omijał mnie ten tytuł, nigdy na niego nie zwróciłem uwagi, coś tam, więc to ciekawe. Więc fajne jest moim zdaniem to, że jestem w stanie pokazać, że jest taki stary tytuł, który do tej pory jest jary i naprawdę Her Story chyba jest nadal uważana za najlepszą grę tego twórcy. Mimo że Telling Lies poszedł tam już dalej, że nie mamy tylko, prawda, takich tutaj widoczków na i przesłuchania, tylko tam już są, wiecie, urywki z kamer i tam już cała historia i znani aktorzy. Polecam sobie zobaczyć, tak? Zrobiłem kilka odcinków z Telling Lies, z tego co pamiętam. Nie przeszliśmy całości, no bo jednak to była taka... No to jest specyficzny gatunek, tak? Zanim zacznę coś mówić, to przeczytałem sobie całe readme, żeby jeszcze było wiadomo o co chodzi. Zobaczcie, tutaj dowiedziałem się jeszcze ciekawej rzeczy. Że możemy wrzucać więcej niż jedno słowo kluczowe, tak? Można na przykład po dwa czy po trzy, żeby zobaczyć, czy... Bo to wiecie, wyszukuję po prostu transkrypcji danego wideo, czy na przykład jak weźmiemy dwa słowa, tak jak mieliśmy na przykład pregnancy, czy jakieś tam inne, mieliśmy pregnant, było 10, tak? Więc możemy dać pregnant coś, albo Hanna coś, nie? I wtedy wyszuka nam tylko te filmy, w których padają oba słowa. Nie wiem, czy to działa przy wielu słowach. Jestem pisany multiple, więc pewnie multipla w każdym razie, tak? Więc można wpisać więcej słów kluczowych niż jedno i wtedy można wyszukać więcej rzeczy, nie tylko po jednym. Natomiast jeśli byśmy napisali to w ciapach, czyli w cudzysłowie, kurczę, zawsze mam problem z tym, jak się to odmienia poprawnie, bo to jest trudne sformułowanie. Muszę sobie odświeżyć pamięć. To, jeżeli napiszemy w ciapach, to działa to tak jak w Google, czyli dokładnie będzie wyszukiwać tę frazę. Yes, I was there. Tak? Ja bym ciekawy był, żeby sprawdzić w ogóle robbery i zobaczyć, czy coś wyszuka i yes, I was there. Może to jest jakaś taka, wiecie, delikatna wskazówka. Jeśli chodzi o to dodawanie do tej sesji tutaj, to tak naprawdę można sobie samemu dodać i najważniejsze rzeczy trzymać. Widziałem sugestie, że może to się przydałoby, żeby ułożyć sobie całą historię chronologicznie w czasie. Myślę, że to nie głupie. Więc tak, słuchajcie. Jaki jest mój pomysł na historię tutaj? Jak już tak rozwijając to, co mówiłem, jeszcze dogrywałem na poprzednim odcinku, bo montując przyszło mi dużo różnych pomysłów. Przede wszystkim na pewno mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi osobami i te dwie bliźniaczki są przesłuchiwane. One obie są tutaj przesłuchiwane, moim zdaniem. I Hanna, i Hanka, i Ewka. I zauważcie jeszcze jedną fajną rzecz. Hanna to palindrom, ale Eve to też palindrom, Ewe. To w ogóle niesamowite. W każdym razie, mamy tutaj do czynienia z dwoma bliźniaczkami. Obie są przesłuchiwane. Raz przesłuchujemy jedną, raz przesłuchujemy drugą. Czy jesteśmy w stanie zdiagnozować, kiedy którą przesłuchujemy? Jak tak popatrzyłem na te wszystkie filmy, to wydaje mi się, że są przynajmniej dwa elementy je wyróżniające. Być może to będzie jedna aktorka, ale wiadomo, nie patrzymy na to... Imersję robimy sobie teraz, tak? Nie rozbijamy tego, że to jedna aktorka podkładała, robiła te wszystkie rzeczy. Możemy to podzielić na przykład na miejsce przesłuchania, chociaż nie wiem, czy to rzeczywiście się zgadza, bo tak nie analizowałem. Natomiast możemy, wydaje mi się, podzielić przede wszystkim te... Nawet tutaj widzimy, to jest bardzo dobry przykład, bo mam wrażenie, że tutaj ona inaczej upina włosy. Tutaj mamy rozpuszczone włosy, tu mamy upięte włosy. Ale myślę, że jest więcej jeszcze tych elementów i wydaje mi się, że też idąc za waszymi tutaj spostrzeżeniami, będę chciał skupić się na dwóch dodatkowych, ale to za chwilę. Skończmy na początku oglądać to, co żeśmy tu wyszukali, czyli mamy tutaj pregnancy, tak? I zobaczmy. I mówicie też, żeby wyszukać blank, ale prawdopodobnie blank wyszuka wszystkie.
filmy, ale zaraz sprawdzimy, bo też sobie zrobiłem listę słów kluczowych, które poszukać trzeba. Hannah had a miscarriage. This was late in the pregnancy and it left her infertile. Felt like the universe had corrected its course. We were aligned again. But Hannah and Simon were still living with his parents. They were married. Simon had a job at the Glaziers now. Eric had given him a full-time position after he left school. And then... O, 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 właśnie. I teraz, co jest ciekawe, mówicie też, że jeżeli ekran się w taki sposób wygasi, to, że to jest coś znaczącego. Żebym sobie miał w głowie te klipy, które się tak wygaszają. Więc możemy sobie to na przykład nazwać to ważne. I też pamiętam waszą sugestię, widziałem w komentarzach. Napisać te słowa moje własne po polsku, wtedy nie będą interferowały z słowami kluczowymi, które są w bazie po angielsku. Więc myślę, że to jest istotne i add to session sobie od razu tutaj dodamy. Ale co ona tu ważnego powiedziała też? Bo tak, kurczę, trafiliśmy też na ważny moment. Czyli zobaczcie, mamy informację, że co? Hannah poroniła w takim wypadku, tak? Jeśli dobrze rozumiem, miscarriage, to chyba to jest to. Tak? A no właśnie, i to w ogóle spowodowało, że już była niepłodna potem, ale ona mówi, że wszechświat naprawił swój kurs, tak jakby w sumie była z tego zadowolona, być może chodzi o to, że i Ewa jest bezpłodna w jakiś sposób, we are aligned again, ale jednocześnie słyszeliśmy, że jest w ciąży, tylko teraz pytanie, która jest w ciąży, tak? Czyli tak, mamy tak, bo to trzeba ułożyć tak, mamy Hannę Smith i Simona Smitha. To jest małżeństwo. Ewa mieszka na strychu, mieszkała przez większość swojego dzieciństwa, od samego urodzenia, została zabrana przez Florence. I Florence ją wychowywała i była traktowana przez Ewę jak matka. Więc Hannah to jest ta... Hannah żyje z matką, którego nie wiem, czy imienia nie kojarzymy, czy może zaraz znajdziemy, żeby to poukładać. Simon to jest jej mąż, tak? No i mamy jeszcze Ewę, która mieszka z Florence i to Florence spadła z tych drzwi i to jej pamiętnik Ewa zaczęła czytać, tak? Ona chyba tutaj wszystkie robi sobie pamiętniki, żeby... One ogólnie się znają, tak? One potem się poznały, prawda? Była ta historia na plaży, gdzie tam jedna chciała utopić drugą, tak? Że w sumie się znają, podmieniały się widocznie i bawiły się. A pytanie brzmi, czy w którymś momencie nie było jakiejś zazdrości, bo właśnie bym wszedł w tym kierunku, że obawiam się, że Simon nie żyje, bo jedna z... Przynajmniej Ewa zabiła może Simona z zazdrości, albo jeszcze byłoby gorzej, że Hannah zabiła Simona, dlatego że Ewa dowiedziała się, że ma na przykład dziecko z Ewą, bo słyszeliśmy, że... Musimy sobie też poukładać, też muszę to poukładać w głowie, bo przecież nie układałem sobie tego wszystkiego idealnie na linii czasu, która to powiedziała, że jest w ciąży, ale wydaje mi się, że powiedziała właśnie Ewa, że jest w ciąży, więc jak się Hannah o tym dowiedziała, no to cyk pyk, trzeba było się z tym coś zrobić, no i nie wiem, może wyszło tak, że Simon dostał po głowie przez to, mocno. They were married, tak. I też musimy zobaczyć, kim jest Eric. Eric had given him a full-time position, czyli wychodzi na to, że Eric musi być pracodawcą Simona, tak mi się wydaje. A potem, no i nie wiadomo co potem. Ale widzimy, że to jest dość istotne. I tu mieliśmy tekst właśnie o tej ciąży, prawda? Yes. I inherited it from my parents, so it made sense to move back. Me and Simon. Felt like going back to old ways before the pregnancy. Reminded me of being a girl, a daughter. Zaraz. Me and Simon. No właśnie, ale to, jeżeli zakładamy, że jest to Ewa w tym przypadku. No zaraz, musimy, tak naprawdę, okej. Okay. Bo to jest Hannah. Dobra, czekajcie, bo to trzeba ułożyć, tak? To jest Hannah. Upięte włosy to Hannah. Na razie tak sobie to powinniśmy, myślę... powinniśmy sobie to tak ogarnąć. I też wydaje mi się, że tu mamy pierścionek widoczny, tak? Bo też próbuję zwrócić uwagę na jakieś charakterystyczne elementy. Próbowałem podczas oglądania też tych filmów patrzeć, czy któraś z nich jest może prawo-leworęczna.
po której stronie trzymają kubki, widziałem też waszą taką sugestię, ale myślę, że po tym, po kierunku, którym trzymają kubki, nie do końca wiele zmienia. Widziałem chyba, że obie piją chyba prawą ręką, ale też nie analizowałem tego aż tak dokładnie, bo wiecie, to już idę chyba overkilluję bardzo mocno całą sytuację. Ale dobra, czyli tak. Może zobaczmy ten miscarriage teraz, skoro wyszukaliśmy to słowo. O kurcze! A propos słowa miscarriage, to mamy tutaj trochę informacji. No dobra, no to lećmy po kolei. Także, no wydaje mi się, że to może być motyw, tak? Skoro jedna mówi o ciąży, druga mówi o ciąży... I też widzieliście, pamiętacie ten też ten z wariografem też ten test, prawda? Gdzie... długo włączy ta rozpuszczona włosa, mówi, że nazywa się Hannah Smith, potem powiedziała, o przepraszam, bo one bardzo często się zamieniają miejscami, więc zaczynają się gubić chyba, która jest która. Tam się pogubiły i chyba dostała tam właśnie spięcie wariografem, co znaczy, że skłamała, więc rozumiem, że to jest Ewa, a to jest prawdziwa Hannah. I to jest ta, która poroniła, ale to też pytanie brzmi, czy nie widzieliśmy, nie widzieliśmy, że co, że jeszcze raz, bo teraz muszę sobie to poukładać, a... Ona mówiła, że Hannah... Czekajcie, jeszcze co? Jeszcze raz. Żebym sobie to ułożył w głowie dobrze. This was late in the pregnancy i... Aha, ona mówi o niej. Tak. Hannah had a miscarriage. Dobra, to jest Ewa. Okej. Okay. Czyli to jest Ewa, tam jest Hanka. Dobra, okej. Okay. Hanka, Ewa. Hanka, Ewa. Ale jest jeszcze jeden element, który moim zdaniem je odróżnia. Tylko, że nie wiem, czy uda mi się znaleźć teraz ten klip, bo nie pamiętam, który to był, ale mam nadzieję, że po drodze się uda, bo mamy różne, widzicie, sesje. To na razie zobaczmy ten miscarriage w takim wypadku. No. I lost the baby. I had a miscarriage at 8 months. We carried on living at Simon's parents until... But it was only a few months after. Ale co było? Few months... Czekajcie, bo ona tak skończyła to zdanie, jakieś urwała to zdanie. Tak? Oj, czemu to wyłącza, jak dojdzie do końca? No dobra, wyłącza, okej, rozumiem, może wyłączać. Mhm. Until, well, it was only a few months later. Ale ona mówi właśnie, że... Mam wrażenie, że ona mówiła tu gdzieś o tym, że jest dalej, że jest w ciąży? Czekajcie, bo to była ubrana na czerwono. Pamiętam, czerwona bluzka była. Czy to nie była przypadkiem ona mówiła, że jest w ciąży? Kurczę. Then my parents died. Aha. It was the worst year of my life. The miscarriage and then my parents. Aha. No to zobaczcie, jeszcze jest ciekawiej. W tym samym roku poroniła i w tym samym roku parents died. To jest interesujące, że oboje rodziców jej umarli. Umarło? O kurczę, no to smutne jest. Zobaczmy dalej. Yeah. They got to bed feeling ill. Thinking it was flu or something. The neighbor called me. I had to use my key to let them in. We found them dead in their bed. And they'd been there for days. No one had noticed. Just awful. It was so soon after my miscarriage. The worst year of my life. I'd been so happy to get married and after that it was just like, fuck. O, widzicie, jest mignięcie, add to session. Ale jednocześnie będziemy dodawać, myślę, to wszystko, co będzie migało, będziemy dodawać sobie tutaj. Może ktoś z was będzie chciał na przykład przejrzeć jeszcze raz te pierwsze filmy i wynotować momenty, w których klipy migały. Wydaje mi się, że migał też, jeśli dobrze pamiętam, to był ten klip o... Jeden klip sobie spisałem na pewno, tylko... Tu było, ja mam D183A, no, więc jakby mam jego nazwę, ale to była chyba opowieść właśnie o Rozpunce, tak? Rapunzel. I tam była, tak naprawdę też zwróciliście na to uwagę, że ta historia w tej bajce pasuje do historii, jaką przeżyła Ewa. Ewa to była ta, która została odebrana od matki. Czyli, że była więziona w wieży, była Rozpunka, to ona była więziona na strychu, tam z domem lalek, prawda, i tak dalej. No dobra, ale w każdym razie, kurczę,
Czy co, ale to jest na tyle też jeszcze smutne, że ja tu widzę masowe morderstwo teraz. I nie wiem, już może przesadzam, ale zabicie dziecka, zabicie, znaczy nie żyje dziecko, nie żyją obaj rodzice, oboje rodziców, kurczę, jak to dobrze odmienić. Nie żyje matka i ojciec. Poszli do łóżka, bo się poczuli źle. Myśleli, że to jakaś grypa. I co? I następnego dnia oni razem byli nieżywi. Ktoś ich otruł? Poczuli się źle? Zostali otruci? To się nagle okaże, że Ewa to jest jakaś po prostu chora psychicznie kobieta. Absolutnie, zazdrościła życia swojej bliźniaczce. No to jest dla mnie bardzo, bardzo teraz takie oczywiste się staje. Tak? W ogóle zobaczmy też, a dobra, to ja bym chciał zobaczyć słowo kluczowe fuck. Ile razy to padło tutaj, bo to może oznaczać jakieś silne emocje, ale zobaczmy jeszcze tu. Yeah. I was infertile. Thought I was. They told me I was infertile after the miscarriage because of complications. Mhm. Aha, powiedzieli, o proszę, dobra, add to session. Powiedzieli jej, że jest bezpłodna, tak? Dobrze, powiedzieli jej, że jest bezpłodna. W ogóle, wiecie, jaką jeszcze różnicę widzę? Pierścionek, tak? Też jest chyba różnicą dość intensywną. Możemy zaraz zobaczyć, czy rzeczywiście nie ma na ręce nic, ale Hanna jest smutna. Cały czas, jak patrzymy na niej, to jest przygnębiona, jest widać po jej twarzy. Natomiast Ewa się co chwilę uśmiecha. Takie... nie? Jakby naprawdę psychiczna się robi trochę dla mnie. Natomiast właśnie, jak mamy już to otwarte, chcę zobaczyć, czy... A chyba wydaje mi się, że nie widzimy tutaj pierścionka, prawda? To jest taki kolejny element, który odróżnia panie. Brak pierścionka. Ale jest jeszcze jeden, na który zwróciliście uwagę. Chcę zobaczyć, czy to się wyszuka. To się chyba tak pisze? Tak, dokładnie. No, szanowni państwo. I właśnie o tym chciałem z wami porozmawiać. To wypatrzyliście wy, nie ja, więc to jest obserwacja z komentarzy. Chyba jeden komentarz, bo potem powiedzieć, kto dokładnie napisał o tym tatuażu, ale w każdym razie piąteczka za to wypatrzenie, bo tylko jeden taki komentarz widziałem. Tatuaż. Jedna z nich ma tatuaż. No, he doesn't have any tattoos. He has a scar down here near his stomach, past his hip. Cut himself with some glass. Glass, tak? On pracuje jako szklarz, by the way, tak? Okay. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here, though. He takes them off with the camera. But he needs them to see properly, you know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not books so much, or watching TV. He likes TV. W ogóle ona mówi he likes TV, a nie że he liked. Jakby, wiecie, cały czas w czasie rzeczywistym, a nie przeszłym, znaczy teraźniejszym. Natomiast trzeba zapamiętać, że Simon jest krótkowzroczny albo ma problemy ze wzrokiem, bo nosi okulary. Być może to będzie istotne. A, no też mam, no, napiszę sobie okulary, ale wiadomo, że glasses, tę sprawę po polsku sobie zapisuję. No dobra, ale właśnie ten tatuaż, tak, tutaj. Oh, my tattoo. I got it to express my individuality. It's an apple and a snake. Okej. Słuchajcie. Apple and a snake. Z czym wam się kojarzy wąż i jabłko? No kuźwa, to jest jakby potwierdzenie w sumie tego, co już w sumie wiemy, tak? Ale no teraz jakby to się absolutnie potwierdza. Biblia. Tak? Adam i Ewa. Nie? Pierwsi ludzie, biblijni. Ewa, pożądanie, jabłko prawda, i wygnanie z raju i tak dalej, prawda? Więc pasuje. No, długo włosa, rozpuszczone włosy, mówimy, że Ewa. No i pasuje, tak? Więc na razie tu się ładnie ułożyło. Mamy potwierdzenie z tatuażem, ale może coś więcej na temat tego tatuażu jeszcze? Posłuchamy? So I moved out. Got a small bed set. Got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings. So I had some... Sorry, evenings. Ewa,
evenings. So I had some money, enough money to cover my rent. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist. I don't exist. Tutaj może być jeszcze, wiecie, bo dla mnie celem w ogóle ogrywania Her Story jest ułożenie sobie całej linii czasu, a przynajmniej te najważniejsze punkty, co się działo po kolei. Myślę, że wspólnie możemy to postarać się zrobić, bo to może być ciekawy aspekt. Natomiast tutaj wyprowadziła się tak, że przestała istnieć. Mogą być jakieś problemy, wiecie, z tym podmienieniem tożsamości, ale z drugiej strony, no tak, ale jeżeli ukradła, jeżeli nie bo wiecie, bo to jeszcze taka sytuacja, jeżeli matka, przepraszam, jeżeli Florence wtedy zabrała tę małą dziewczynkę Ewę, nazwała ją Ewą, tak? Zabrała ją od... bo powiedziała, że jest martwa, więc tak naprawdę nie istnieje, bo nie ma jej danych. Ona nie ma czegoś takiego jak paszport, jak dowód osobisty. Wydaje mi się, że w tym kierunku to idzie, jeżeli została wychowana w sekrecie. Nie jest zarejestrowana, ale jakoś musiała się uczyć. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale skoro ona mówi, że I don't exist, czy to nie jest tak, że ona jest absolutnie kimś, kto jest niezarejestrowany nigdzie? Nie da się tak żyć, nie będąc zarejestrowanym. Nie wierzę, żeby to miało tak być, ale no mimo wszystko zobaczymy, no w każdym razie. Zobaczmy, co dalej. He saw me singing one of my shows. Pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously, I knew who he was. But he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome, well, that would impress me. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. O kurka. No dobra, to się fajny klip znaleźliśmy moim zdaniem, bo nam pokazuje, w jaki sposób Ewa spotkała się z Szymonem. Tak? Ona śpiewała w jakimś barze i... Znaczy, tak ona mówi, że ona w taki sposób po prostu tutaj jakby pokazała, że hej, w taki sposób się poznaliśmy. On mnie sam znalazł, był zafascynowany, jak bardzo jestem podobna do tej drugiej. A w sumie nie wiadomo, czy one wtedy już... Nie no, one podobno się znały, tak? Więc... ona to był pierwszy... Opowiedziała o pierwszym kontakcie z Simonem, tak? Był podobno no, zafascynowany tym, jak bardzo są podobne. Show. Możemy zaraz zobaczyć, o co chodzi i gdzie ona miała jakie show i dlaczego śpiewała, ale no to w sumie i tak już trochę wiemy na ten temat. A więc pogadali... Był zafascynowany tym, jak bardzo są podobne, zgadł imię po tatuażu, palindrom. Właśnie, gdybyśmy dalej, zobaczcie, szukali po słowie palindrom, widzę, że dotarlibyśmy również do tego przecież, tak? Do tego miejsca. To może był moment, w którym zafascynowali się sobą na tyle, że, no wiecie, mogły pojawić się z tym jakieś problemy. Kurczę, no to... Ale to może być, musi być ciekawe, tak? Spotykasz z jego perspektywy, spotykasz osobę, która jest identyczna. Identyczna, zaburzająco, po prostu mindfuckująco identyczna do twojej małżonki i to po prostu ci rozwala umysł, tak? To ci po prostu musi rozwalić umysł, no. Ja się z tym zgadzam. Wiecie co, ja bym chętnie poszukał jeszcze słowo palindrom. Może coś więcej na temat tego byśmy znaleźli, mimo że mam... Aha, no dobra, mam dużo jakby znalezionych już słów, które chciałbym poszukać. No, przepraszam was, ale sprawdzę, czy to będzie jeszcze ile... No patrzcie, ile razy pada to słowo. Dlaczego chciałem go wyszukać? 5 akurat, bo to zwykle oznacza jakieś silne emocje i zobaczcie, to 2 razy wylot nie widzimy nikogo przy krzesełku, więc zobaczmy po prostu, jak to wygląda. Mamy kolejne przesłuchanie. Nie pamiętam, czy słuchaliśmy, czy widzieliśmy kiedykolwiek jeszcze film, gdzie jest ubrana właśnie w taki sposób tutaj. Też ktoś z was wypisał wszystkie daty przesłuchań, to było też mega pomocne, ale sobie tego nie spisałem teraz, ale będę chciał sobie to spisać, bo to może nam pomóc. Yes. I speak with Eleanor at least once a day.
Not that there's anything much to say. It's more just... Oh, Split coffee. Okej. Ciekawie, ja sobie zapisuję, że tu jest imię Eleonor, bo chyba nie wiem, kim jest. Eleonor. Czy ja dobrze zapisałem to imię? Czekajcie, bo Eleonor może... Yes. Mogę popełnić jakiś błąd. Eleanor. No właśnie, nie Eleonor. Kurczę. Eleanor. I to bez E na końcu. Kurde, język angielski. Usłyszysz coś i weź to zapisz. No dobra, okej. Tutaj poleciała kawa. Achievementy zdobywamy. No, I'm okay. Punk. Dobra, dalej elementy wylanej kawy. Can I leave? Are you going to arrest me? No. They'd laugh you out of the building. A lawyer would make mincemeat of you. Jakieś oskarżenie padło w jej kierunku i się z tego powodu, widzę, wkurzyła. Are you arresting me? No. Fuck off. Open this door. jakie wkurzonko. Arrest me. No dobra, no to zobaczmy jeszcze arrest. Oczywiście możemy tam arrest me też poszukać. Proszę bardzo, mamy jakieś... Dalej oczywiście Ewa. Trudno, bo chyba zobaczymy jej tatuaż, tak? Like I said, I think I was popping out to get something. Ran out of something, had to grab something. I sometimes drive too fast. If you want, you can arrest me for that. Czasami za szybko jeździsz, okej. Okay. This is a nice room. This is where you take people when it's time to arrest them. Mhm. Interrogation room, tak? Znaczy to chyba cały czas jest napisane to B. Okej, ona pyta, czy to jest miejsce, gdzie zabierasz ludzi, których... Dobra, okej. Okay. To wygląda, to jest jakby chyba pierwszy klip, tak? Pierwszy klip tego nagrania, skoro dopiero tutaj zasiada, prawdopodobnie. Yes. No lawyer. What are you going to arrest me for? Mhm. Can you arrest someone who doesn't exist? Ha! Okej. Okay. Ej, no ale właśnie, słuchajcie, o kurczę, i to jest kolejny motyw. Słuchajcie, to jest kolejny motyw. Znaczy, motyw, który może spowodować, że skoro nie istniejesz, nie masz papierów, bo przecież wychowana zostałaś w tajemnicy, przed całym światem, znaczy, można skakać kogoś, kto nie istnieje. Nie możesz przecież, nie ma żadnych danych osobowych. Idealny motyw na to, żeby popełnić masowe morderstwo. Zastanawiam się też, czy poronienie Ewy, przepraszam, poronienie Hanny nie wynika również przez działania Ewy. Ha! Ha! Jest, ja tutaj mam już, wiecie, to już... Chcę zobaczyć w ogóle, razy słowo lawyer też było poruszone. Ja już tu mam swoją... Ja już tutaj mam swoją wizję, że ona jest absolutną psychopatką, a nie żadne rozdwojenie jaźni, czy multiple personality, czy inne te schorzenia. I co, nie chcesz prawnika, ponieważ czujesz się zbyt bezpiecznie. Yes, I understand my rights. No, I don't need a lawyer. Okej. Okay. To tyle. Zobaczmy, jak wygląda nasze... No, najlepsze jest to, że zawsze możemy zobaczyć faktycznie, gdzie jesteśmy na tej linii tutaj, gdzie mamy... Ale wydaje mi się, wiecie co, że chyba to żółte to jest ostatni obejrzany film. Tak mi się wydaje, tak? W ogóle One Volume Missing, to też jest ciekawe, czy jest jeden jakiś super tajny film, którego brakuje, bo to może być wskazówka do tego, że czegoś nie mamy. Patrzcie, ile tu jeszcze filmów mamy do znalezienia, to naprawdę, gdyby chcieli znaleźć się wszystkie, no myślę, że dawno rozkminimy tę historię, zanim poznamy wszystkie filmy. Dobra, kim jest Eleanor? Może się dowiemy teraz od Hanny. Yeah. I'd be mad to Doug and Eleanor's. They're very worried. I feel sorry for them. Co? Czy myśmy się tu dowiedzieli?
I've been round to Dog and Eleanor's and they are very worried. Were worried. Dobra, tu jeszcze niewiele nam mówi. I hoover my dust every week. Maybe less. I once asked Eleanor how often I should dust and she said, if people ask, tell them you do it once a week. But every few weeks it's okay. I think she was just trying to make me feel better. I mean, when I was there, she was hoovering every day. You know, ran an ordered house. You know how that generation is, putting on a brave front. She has secret stashes of cigarettes. Doug doesn't even know she smokes. When I was there, I saw her. She has these sort of porcelain vases, ornamental, next to the Reader's Digest books. Cigarettes inside. And she still has them. I mean, last time I was there, I looked in a vase. There was a fresh pack. I mean, all those years of marriage, and she still has a secret like that. Każdy ma swoje sekrety. To, co mnie najbardziej zaszokowało, to sposób, w jaki przeczytała słowo vase. Vase. Ona czytała to jako vase. Czy w brytyjskim czyta się vase? Naprawdę? Język dla mnie jest fascynujący. She has these sort of porcelain vases, ornamental. Kuźwa, vases. Ona mówi vases, nie vases. Czy w życiu, to jest chyba kolejne słowo, którego nigdy nie rozkminiałem na brytyjski, amerykański, a proszę bardzo, ile człowiek może się nauczyć. A ja jestem, wiecie, psycholem, jeśli chodzi o różne ciekawostki językowe. A, i też sam odkrywam, ile rzeczy źle mówiłem przez lata. Czasami. Często wspominam słowo chociażby acid, czyli kwas. Zawsze mówiłem acid, no bo ACDC i w ogóle to jakoś tak pasuje, zresztą wiecie, angielski ma tyle chorych wyjątków na temat tego, jak fonetycznie czytać pewne słowa, mimo że brzmią i wyglądają podobnie do innych, że to jest po prostu historia. Ale dobra, czy to znaczy, że ona pracuje u Florence i, przepraszam, u Eleanor i Daga? Ale jeszcze cały czas nie do końca kumam, kim oni są, ale może zaraz rozkminię. Okay. I parked up in the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't turn when you try to turn it to the left. I walked in, Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes in the shoe rack. I shouted out. I walked straight into the kitchen because he usually sits in there to have a cup of tea and read his paper. He wasn't there. I touched the kettle. It was cold. I looked quickly in the living room. Nothing. So I walked upstairs to the bedroom. And he wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. I had a shower. The phone rang whilst I was in the shower. I didn't answer it. I think it was Eric. Then I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, though I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. This time I spoke to him. Then I called Doug and Eleanor. And then I decided to come and see you. Dana? Bardzo fajny klip. Ja bym go nawet dodał do sesji. Bo to jest historia dnia zaginięcia. Tak bym to nazwał, po polsku to nazwę, dodam to do sesji, może nie jest jakieś super istotne, ale bardzo ładnie nam pokazało to jakby w jednym filmie mamy powiedziane, co się wydarzyło, dlaczego ona przyszła na policję zgłosić. I zobaczcie, Hannah przychodzi zgłosić na policję zaginięcie Simona. Natomiast oburzona Ewa jest, że ona jest praktycznie oskarżona, tak? W końcu mamy potem to przesłuchanie, widzimy na tych filmach tam później, że jest inny klimat, że to jest faktycznie, bo to jest MT room, tak? Może meeting room albo nie wiem, cokolwiek. Natomiast to tam mieliśmy interrogation room, czyli już jest przesłuchanie, jako podejrzana o morderstwo, o zabójstwo, no ogólnie wiadomo, przesłuchanie. Więc to już jest jakby trochę następny krok, tak? Jesteś już
podejrzana, więc cię będą przesłuchiwać. Okej, okay, ale dalej... Czy to mogą być rodzice Simona? Tak podejrzewam, na razie. Nie mówiłaby Hanna o swoich rodzicach po imieniu, znaczy znam jedną osobę, która mówi do swoich rodziców po imieniu, nie na zasadzie mamo, tato, tylko mówi na przykład imię ojca, imię matki. Jedną osobę znam tylko taką, co dla mnie jest absolutnie dziwne. To wynika z jakiegoś takiego specyficznego, nie wiem, jakiejś relacji musi być bardzo specyficzna, relacja musi być specyficzna między syn, znaczy córka i rodzice. Natomiast dla mnie zawsze jest mama, tata, tak? No, ja nie pamiętam, nigdy nie powiedziałem do mamy czy do taty po imieniu, bo to, no nie, no, mama, tata, nie? Ale wiem, że są takie osoby. Znacie takie osoby? Sami jesteście osobami, które mówią do swoich rodziców po imieniu? Jeśli tak, ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego? I jak to się stało? Jaka jest historia za tym? Bo to jest interesujące i intrygujące dla mnie mocno. Zobaczmy kolejny film. 1984 was an awful year in the end. We were living at Doug and Eleanor's. I lost the baby at the end of spring and my parents died in the summer. It was a hot summer, a heat wave. So when they discovered the bodies, it was just awful. Because of the circumstances, them dying together like that, they brought in a lot of police, a forensic entomologist. I had to look that up. It was because of the heat. It was just awful. Czy właśnie się nie okazało, że to jednak są rodzice jej? Czy właśnie przed chwilą odrzuciłem teorię, która właśnie się potwierdziła? Jak ona to mówi? Czekajcie. Czasami trzeba sobie powtórzyć. Dobrze, że to jest takie powtórzyć sobie można. We were living at Doug and Eleanor's. No właśnie, ale żyliśmy at Doug and Eleanor's. I lost the baby. Nie, przepraszam. Dobrze, zgadza się. W sumie, znaczy, wygląda na to, że jest okej, okay, tak? Bo ona mówi, we were living. A, jeszcze jest literówka. We were living at Doug and Eleanor's, tak? I lost the baby and my parents died. Dobra, nie, jest okej, okay, w porządku. Czasami trzeba sobie to powtórzyć. Czyli zakładam, że Doug i Eleanor to są rodzice Simona. No, tak mi się przynajmniej wydaje po tym, co tu widzę. Parents. Czy coś wiemy się coś jeszcze o rodzicach? Zobaczmy. So, it was Friday evening. We had an argument. He left. On Saturday he didn't come back. I waited all day. He was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon. They had a job. He didn't show. So Eric was ringing on the phone. I checked at The Rock, that's our local. They said they'd seen him on the Friday night, but not since. He still wasn't back this morning. It just isn't like him at all. Still not back by dinner time. It's getting dark again. So I decided to come see you. His parents, no. Okej, okay, bo teraz się okazuje, że nawet i Ewa przychodzi i mówi, że chce zgłosić zaginięcie. Dlatego przyszła i zgłosiła. Jestem ciekaw, kiedy będzie mówić jakby o drugiej. Oskarżanie, kiedy będzie między jedną a drugą. Zapisałem sobie The Rock na później, bo to jest ich lokal. Może to tam śpiewa, tak? I tak dalej, bo tu mamy jeszcze takie elementy. No nie jestem w stanie wszystkiego w jeden odcinek zmieścić, a chcę jakiś system, kurczę, poznawania tych wszystkich postaci zrobić, więc dzisiaj robimy odcinek z poznawania postaci. W sensie chcę przede wszystkim posprawdzać imiona. Tu mamy aż 18 wpisów, no wiadomo, że nie wszystkie się pojawią. Ale na przykład w takim przypadku jeszcze zobaczmy Doug. Tak, może to coś jeszcze powie. O, zobaczmy tu. I got a job to contribute, you know. Doug knew someone and I got a job as a dinner lady at the primary school. They said it didn't matter if I could cook or not, just don't poison the kids. So you see, it's always been complicated between me and Simon. It's never just been the two of us. There's always been pressure. Ale rzeczywiście, no tak, w sensie Hanna i Simon mieszkali u rodziców i ci rodzice to są rodzice od strony Simona i to oni wymyślili na nich, wiecie, małżeństwo
i tak dalej. To są tacy rodzice, którzy chcą kontrolować ich życie. Znaczy, na to jakby teraz już mam jakby pewność i mogę to powiedzieć na głos. Wydaje mi się, że tak jest, tak, na 99%. Dobra. Okej, no i widzimy, jaką pracę tam dostała w szkole, tak? Czekajcie, co dokładnie? Zobaczmy jeszcze raz. Jako te czopa, dinner lady at the primary school, czyli kurczę, słaba robota trochę, no ale cóż, rozdawała obiady dzieciom w podstawówce. Primary school, dobrze, to podstawówka była, dobrze pamiętam? Okej. Okay. Czyli nieważne było, czy umiesz gotować, czy nie. Po prostu nie otruj dzieci. Dobra, okej, okay, w porządku. No to chyba to mamy za sobą. Możemy jeszcze spróbować Erika, bo Erik to jest za ten szef, prawda, Simona, ale no Erik kilka razy pada jego imię. Zobaczmy dalej. He was wearing a shirt, a blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric. He had his coat, a long grey duffel coat, like Paddington Bear. He would have taken that with him. It's not in the house. Mhm. Pewnie pytanie brzmiało, kiedy ostatni raz pani go widziała, jak był ubrany? Tak mi się wydaje, tak? Bo ona opisuje, jak wyglądał. Ostatni raz, kiedy go widziała. No, tak strzelam, bo to zwykle takie rzeczy są. Staram się, czy powinniśmy poszukać coś o tym Paddington Bear, ale nie wiem, czy to jest coś istotnego. It was a gift from his boss, Eric. No dobra, tu mam potwierdzenie, że Eric to rzeczywiście jest boss, czyli szef Simona. Yes, there's a car that we share, a Cavalier, and a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, parked in the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. Mm-hmm. Jeszcze dzielą się samochodem. Dobra. Yes, that would be in his wallet. It's a Visa, a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so he usually pays with cash, but Eric convinced him to get one. Okay. O nie, nie chciałem tego dodawać do sesji. Nie ten przycisk. Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other, especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? Aha, okay. Żona. Nie mogę teraz... Najgorsze, że nie mogę tego usunąć, tak? To jest dla mnie najgorsze, bo ja teraz nie potrzebuję tego klipu. Kliknął mi się. Ale dobra, skoro mamy odcinek wyszukiwania imion, zobaczmy Diane. What? O dobra, okej. Okay. Widzicie? I właśnie odchodzi mi o czerwony ciuszek, tak? Czyli jednak to była Hannah. Zobaczmy Diane. Diane is really nice. She helps out with the glaziers, organizes the Christmas party, that sort of thing. They have two kids. Really sweet kids. She used to look out for me when I worked there. Dlaczego mam wrażenie, że ona ma jakieś... Czy mi się wydaje, słuchajcie, czy ona ma jakieś limo na... Czy ona ma jakieś limo tutaj? Really sweet kid. Nie zwracam na dobrą uwagę, ale zobaczcie. Jest jakiś siniak. No jak nic dla mnie, to siniak, tak? Dobra, she looked out, dobra. Czyli Eric i Diane mają dwójkę dzieci. Tyle się dowiedzieliśmy, ale ja muszę chyba pocisnąć jeszcze temat tego lima. Tylko jak to wyszukać? Bruce? Zaraz zobaczymy. Dobra, muszę sobie zapisać. Chyba Bruce to siniak był, tak? Bruise. Tak się chyba to pisało. Yeah, that's Simon's watch. It was a gift from Eric. He got it this year. It was a wedding anniversary gift. Steel. It would have been Diane who chose it. She has really nice taste. That time, you must eliminate me. I was in Glasgow then. Aha, dobra, czyli ona była wtedy w Glasgow, czyli tak, znaleźli zegarek Simona. Ona opowiada historię o tym zegarku. I że to mnie eliminuje, bo była wtedy w Glasgow. No właśnie. Znaczy to jeszcze, mimo że trzeba ułożyć to wszystko w czasie obecnym, to jeszcze trzeba gdzieś tam w głowie sobie układać czas zaginięcia Simona i co się działo na linii czasu. O mój Boże.
Dobra, ale ciekawi mnie ta gitara, ale zobaczmy dalej. Not really. He would go to the pub. He had his drinking buddies there, but no one ever really came back to the house. Sometimes Eric, his boss, and his wife would come over for dinner. That would be us returning the favor. Diana's a really good cook, into her trendy ingredients. And the last time Simon cooked something off MasterChef, he got the recipe off CFAX, and I did my Lloyd Grossman bit, commenting from the sidelines. I had to find fennel from the supermarket. Have you ever eaten fennel? Have you ever eaten fennel? Nie wiem, czym jest fennel absolutnie i bym chciał sprawdzić, czym jest fennel. Może zaraz to sprawdzimy. Simon and Eric arguing? No, I can't imagine they'd be arguing. And they get on so well. Unless it was something to do with work. Maybe Simon was being too much of a perfectionist. But I don't know. You should ask Diane. Czemu masz gitarę ze sobą? Kurka, intryguje mnie to. Nie wiem. Fennel. Co to jest fennel? Nie dowiemy się nic więcej. Dobra, chciałem zobaczyć jeszcze ten bruise, bo mnie ciekawi. Ha! Zobaczmy. Bruise. Oh, yeah. No, it's nothing. I was going through the top cupboard in my kitchen and the chair slipped and I kind of hit the door with my face. I mean, it hurt like hell. Czy aby na pewno? Znaczy, to jest Hanna, tak? Ale ona ma siniaka. Ten siniak potem oczywiście wiadomo, że z czasem zniknął, ale siniak mnie intryguje tak naprawdę, tak? Dlaczego? Czy to naprawdę tak jest? Będzie zawsze jak słyszę wymówkę, a potknęłam się, uderzyłam głową o szafkę. To nic takiego. Śmierdzi, nie? Śmierdzi. Biła się z Ewą? The breeze. I have a really fast metabolism, so stuff like that just comes and goes. I don't know if there's much more that I can tell you that I haven't already told the other policemen. I found the body. Jak to I found the body? Ale w ogóle zauważyliście, co jest najważniejsze w tej wypowiedzi? Okej. Okay. Tutaj może być coś bardziej pofakowane. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj oni jeszcze nie wiedzieli, że... Cholera, czy oni wiedzieli, że przesłuchują Ewę, bo tu ewidentnie, tak, ona mówi, o, bardzo szybko się wyleczyło. Zobaczmy, jaka jest różnica. I faktycznie, to był 25? Tak, czerwca, a tu jest 27. Zniknął siniak. Znaczy, wydaje mi się, że siniak miał być tak naprawdę do pokazania, hej, to nie jest ta sama osoba. Więc może faktycznie siniak nie był niczym wielkim, ale pokazał po prostu, że to nie jest ta sama osoba. To może być taki kolejny jakby puszczenie oczka w kierunku, prawda, buddy, muszę sobie zapisać, bo to ważne, w kierunku gracza. Hej, na pewno jesteś pewny, że to ta sama osoba, skoro tak szybko zniknęło i ona mówiła, że znalazła ciało, więc musimy pociągnąć temat ciała, ale mi się kończy czas na odcinek. If one of us got hurt, the other one would have to be hurt too. A grazed knee, a bruise. When I lost my tooth first, we had to put a harness to match. Once, I slept with a boy who was seeing another girl. The girlfriend came up to Hannah the next day and punched her in the face, gave her a huge black eye. That night, she had to do the same to me. And she almost went too far. I couldn't see out of that eye for days. She snuck frozen peas up for me from the kitchen. So much of our bodies were synchronized anyway. We started our period on the same day. Childhood diseases, stomach bugs, nits. Ciekawostki na temat bycia posiadania bliźniaka. Ale co mnie zaciekawiło tutaj, to rzeczywiście one miały umowę.
widać, że to jakby teraz mamy też ten wątek, że one jakby się dogadywały z tym, że one są, trzymają sztamę i no jak jedna miała podbite oko, no to ta drugiej musiała podbić, prawda? No więc automatycznie, żeby się zamieniać, pobawić się w podmiankę, to pytanie, czy to był pomysł, no to sami widzicie, że musiały się dogadać, żeby po prostu wszystko było takie samo. A nawet mówi, że no właśnie, okres w tym samym czasie, te same choroby w tym samym czasie, nie? Dobra, szanowni państwo, no niestety czas się skończył na dzisiaj. Staram się nie przekraczać 50 minut, szczególnie w grze, w której dokładnie wiem, ile czasu minęło, bo nie robię żadnych cięć, co jest miłe przy takich nagraniach. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Na pewno będę chciał zobaczyć jeszcze o tym siniaku, co jest w sumie ciekawe, tak? No tutaj jakby dalej. I wszystko jest fajne w tej grze, jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę możemy dojść od razu do najważniejszych słów kluczowych, a możemy męczyć się zwykłymi słowami kluczowymi przez dłuższy czas, prawda? Natomiast na pewno tutaj będę chciał sprawdzić The Rock i będę chciał sprawdzić Buddy, bo Buddy has been discovered wychodzi na to, że przez Ewę tak naprawdę, więc może po prostu policja połapała, że to nie jest ta sama osoba i o co chodzi, ale na początku tego nie wiedzieli. Tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę, że tutaj mówi co mówi, ale to jest tylko mój oczywiście domysł. Może będziemy też sprawdzać tak naprawdę, no mam na przykład takie słowa jak twin, kill, child, husband, prison, split, suicide na przykład, attic, Glasgow, London, hospital, dollhouse, blank. Tatuaż sprawdziłem, yes, no będzie zbyt łatwe, ale wiadomo, że yes, no może dać nam dojście do tego klipu z wariografem. A czy to był klip? No to może być po prostu kawałek, kilka klipów z wariografem, to może być to samo przesłuchanie. No i The Rock, chcę zobaczyć o co chodzi, może Sing, bo tam śpiewała, może coś takiego. Może nawet bym sprawdził takie słowo jak seks, tak, żeby zobaczyć, czy coś o tym nie powiedzą, tak, że kto z kim, kiedy spał, bo to może być istotne. Zobaczymy. Macie jakieś jeszcze sugestie, macie jakieś przemyślenia, może chcielibyście coś poukładać jeszcze tutaj w głowie, może jakieś zależności pomiędzy postaciami, chociaż na razie jest to dość istotne, dość łatwe do połączenia, to zapraszam do komentarzy, a ja się zawijam. No i pewnie może znowu sobie coś przemyślę, jeszcze coś dorzucę, jak nie, to zostawię na następny odcinek po prostu, więc trzymajcie się wielka piona i gramy dalej, gramy do końca, chcemy przynajmniej, ja chcę wiedzieć więcej po prostu. Nie wiem, kiedy skończę tę serię, ale jeszcze chcę wiedzieć więcej, bo chcę zobaczyć tę historię w pełni, przynajmniej znaleźć zdecydowaną większość tych klipów. Zobaczcie, my mamy tak, szkoda, że nie ma napisane procentu, ale będą się pojawiać achievementy, jak przekroczymy 50, 75 i 100%, bo akurat to sprawdziłem, więc gra nam powie, kiedy będziemy mieli połowę, a nawet jeszcze nie jesteśmy w połowie. Trzymajcie się wielka piona i do zobaczyska. Cześć!